Kolejny pojedynek w turnieju Red Bull Xelnaga Finest, edycja druga. Coś fantastycznego. W dolnym prawym rogu oczywiście Milky Cow. Milky Cow to jest teren, który jest 75. w lidze arcymistrzowskiej, tej najwyższej w Europie, no ale z drugiej strony Mikołaj Elazar Ogonowski z drużyny X-Comago. Bestia dzisiaj, potwór, i to nawet nie dzisiaj, ale od kilku dni. Elazar pokonał w turnieju Home Story Cup Stay at Home Edition, pokonał Serrala, pokonał Niba, pokonał masę fantastycznych zawodników. No przegrał z Innovation oczywiście, ale to i tak już było 2-0 dla Elazara, potem jakoś poszło 3-2 dla Koreańczyka, ale to nieważne. Pokonał tylu dobrych progamerów i dzisiaj jeszcze Elazar pocisnął Klema 2-1. Ostatnia mapa trwała 47 minut. No a przecież były jeszcze poprzednie. Umęczony był trochę Elazar, aż poprosił o dłuższą chwilę przerwy przed kolejnym pojedynkiem. No i teraz gra na tego Terrana, który no nie jest kalibru Klema, tak to określimy. Miło. Coś fantastycznego dzisiaj pokazuje Elazar i od kilku dni. Absolutny demon. I do tego jeszcze Elazar streamował swoje pojedynki, czyli on no pokazywał swoją pierwszą perspektywę. Często tak jest, że gdy pokazujemy, gdy streamujemy, to gramy jeszcze może troszeczkę gorzej. No ale Elazar bez kamerki, bez jakichś dodatkowych dźwięków, więc myślę, że był w stanie się skupić i no jego taktyka, jego strategia była czymś kapitalnym. Ma sposób, ma metodę na Terran Elazar i to mnie najbardziej cieszy z tego wszystkiego, bo jedna rzecz przegrać, ale druga rzecz przegrać bez pomysłu. On ten pomysł ma i do tego jest w stanie pokonać kogoś tak dobrego jak Klema, czyli zwycięzcę poprzedniego turnieju Xelnaga Finest. Niestety nie byliśmy w tych grach, bo jeszcze były inne pojedynki, no i tak długo walczył Elazar z Klemem, ale teraz już będziemy obserwować Elazara do samego końca. Teraz musi obronić się przed tymi proxy, ale ja już widzę po prostu, jakie otwarcie zrobił Elazar. Widzieliśmy już dzisiaj taką grę, wręcz taką samą i Elazar. No, może były wtedy 4 raksy, a nie 3, ale historia czuje, że może być podobna. Dobry kontratak Elazara dwoma zerglingami. Polak zagrał troszeczkę ślepą kontrę, czyli szybkie karakany. No kto wie, może jeszcze Milky Cow coś tutaj zrobi. Ale dla niego na pewno będzie to bardzo ciężki mecz. Już wyskakują karakany, już Elazar ma dobrą odpowiedź. Pytanie, czy utrzyma haczerkę. O, nawet nie ma zasięgu z bunkra do haczerki. Dobra transfuzja. No i Mikołaj wychodzi oczywiście, żeby łapać dobiegających Marines, podczas gdy Królowa i kolejne wykluwające się karakany będą bronić się przed wejściem w linię mineralną. No mogą nawet te Roche w sumie pójść do pierwszej bazy, tu też te dwa zerglingi zniszczyły dwie SCB. Już jest dobrze, już jest spokojnie. Nie ma żadnego zagrożenia realnego, nawet chyba dla samej haczerki. Chociaż zobaczymy, może Milky Cow coś wymikruje. Okej, okay, YOLO! No, Elazar, musisz wydać komendę ataku. Widać, że Terran nie zamierza się z tymi karakanami szarpać. Wysuwa wszystko na atak. Myślę, że jednego, może dwa roacha powinien tutaj Elazar ustawić między minerałami, żeby odciąć Terrana od pieniędzy, no chyba, że on chce zniszczyć supply depoty, a reszta karakanów mogłaby się cofnąć. Polak cofa się też na rampę. Nie, no ma tyle tych roacha Elazar, że to nic złego się nie wydarzy. Milky Cow rzuca wszystko, co ma do ataku. Zdesperowany. Sam w poczekalni pisał, że Elazar pokonał Klema, a teraz czas na prawdziwego Terrana. Oczywiście to napisał taki nie wierząc do końca w siebie, no bo tak jak wspominałem, no Klem jest po prostu póki co lepszym graczem od Milky Cow'a. I już w lobby napisał Milky Cow, że zagra proxy. Faktycznie zagrał, ja nic tutaj nie pisałem, ale no, miazga. Koniec już, ale bez spoilera, dokładnie, bez spoilerów poprosimy. 1-0 dla Elazara. Dobra miazga. Bez kamerki, z muzyką w tle i gadając z czatem. Nie, muzykę to praktycznie każdy gracz słucha, jak gra w StarCrafta, bo ona nie jest tak ważna jak w strzelankach, te odgłosy, bo i tak w zasadzie słychać wszystko. I to bardzo dobrze. Nawet muzyka trochę pomaga w grze, w utrzymaniu tempa, w utrzymaniu jakiegoś rytmu. Także 1-0 Elazar już prowadzi. Druga mapa, czas zacząć. Będzie to Eternal Empire. Tym razem Milky Cow rezygnuje z szalonego pomysłu zagrania proxy na mapie. Polak oczywiście w dolnym lewym rogu, Mikołaj Elazar Ogonowski z X-Comago. Kapitalnie Elazar. Klem pokonany. No kto jest jeszcze ciężki po tej stronie drabinki? No nie umniejszając temu rosyjskiemu Terranowi, on nie jest największą przeszkodą Elazara póki co. Patrząc na formę, to powinna być jednostronna miazgunia, no ale kto wie, może zaskoczy. Jednak znalazł się w najlepszej setce graczy
na serwerze europejskim Milky Cow. No ale od progamera do najlepszej setki też jest jednak trochę daleka droga. O, Goblin. Goblin będzie w półfinale czekać na Mikołaja. No i jest szansa na Polaka w finale. Bardzo duża szansa. Pokonanie Goblina z taką formą Elazera jest obowiązkowe, chociaż nie chciałbym wywierać jakiejś dodatkowej może presji. Czemu Reynor jest pod drabinką? A, no tak, bo w tym turnieju nie tylko jest 500 euro w puli, 250 za pierwsze, 150 za drugie i po 50 za dojście do półfinałów, ale jeszcze zwycięzca gra na Reynora. Taki dodatkowy mecz pokazowy. Reynor jako oczywiście osoba też sponsorowana przez Red Bulla, jako członek ekipy jest takim finałowym bossem, z jakim można się zmierzyć. Tydzień temu Clem wygrał turniej, zmierzył się z Reynorem, nawet samego Reynora pokonał. Widzę, że Laser nie będzie się patyczkować, dwa razy gra tę samą taktykę, więc nie ma czasu na tego rosyjskiego zawodnika zbyt dużo. No, Milky Cow jednak zrobił dobry zwiad, chociaż, oj nie, on zrobił... Nie, no dobra, to jest dobry zwiad, dlatego że w momencie jak SCV wjechała, to już powinno tutaj być to błoto, więc on, mam nadzieję przynajmniej, że wie, że tu nie ma tej haczerki tak wcześnie. No ale powinien zobaczyć chociaż bombel, bo wiecie, haczerka może być też gdzieś na mapie. I to jest dość kluczowa informacja, także troszkę, no są pewne niedociągnięcia. Ale przynajmniej SCV stoi przy Xel'Nadze, więc zobaczy to wyjście karakanów. Milky Cow, no chyba, że teraz nagle SCV sobie gdzieś pojedzie. Skromna walka o Xel'Nagę. Wiadomo, że Reaper wygra taką walkę. No i Laser wychodzi czteroma roachami, oczywiście za tym wszystkim idą drony, bo to jest tylko presja. Ale zobaczymy, może presja będzie na tyle mocna, że Milky Cow odniesie spore obrażenia. Roachy już idą, no tak chce się trochę wycwanić Laser, idąc lewą stroną mapy tymi roachami. No ale wszystko było widać z Xel'Nagi, to takie trochę no ukrywanie jedynek z dziennika, a przecież wiadomo, że będzie wywiadówka i pozamiatane. No ale na szczęście to jest właśnie tylko presja, nie atak, który musi wejść, a jak nie to kaplica. Dwa Ravagery zagrał Mikołaj, teraz podsuwa swojego Overlorda, jednostkę latającą, żeby dać sobie wizję na górę, no bo bez tego nie ma maksymalnego wykorzystania zasięgu jednostek. Milky Cow słusznie buduje cyklona. Oj, myślałem, że oberwie w SCV, ale jednak nie. No i przynajmniej jeden supply depot zniszczony. Kolejny orbital rotuje. No i Milky Cow oczywiście ekspuje. No wiadomo, nie jest to wymarzony start dla Lazera. Chciałby może łatwo wygrać. Ale też fajne jest takie narzucenie presji, żeby się coś zadziało, żeby nie było takiego komfortowego startu dla Terrana. Reaper zniszczony. No i niestety można cyklonami łapać Overlordy na mapie. No, typowy Overlord Lazera. Zakręcony na środku mapy, jak koń na światłach. I już trzecią bazę robi Milky Cow. Tymczasem Laser dokłada więcej zerglingów. No myślę, że jeżeli będzie okazja do zrobienia jakiejś agresji, to Laser weźmie tę szansę. Kolejny Overlord złapany. Bardzo dobre to jest to, co robi Milky Cow. Jedna z lepszych rzeczy, jaką można zrobić po udanej defensywie. Jest pełna barykada. Zerglingi nie wbiegną, ale mogą zatrzymać budowę trzeciej bazy, przynajmniej na parę sekund. Robi się supply depota Milky Cow, bo spodziewa się, że Laser zaraz go spróbuje skończyć. Nie no, spokojnie. Laser, jeżeli wykona atak, to nie będzie to atak kończący. Znaczy, w założeniu nie ma być atakiem kończącym, tylko presją. Niech poczuje presję Milky Cow.
zrzuca jakiegoś dziwnego manermuła. Co to był za muł? Sorry. Zrzucił muła. W StarCraftie jak się tak zrzuca muły na armię rywala, to znaczy, że taka troszeczkę pogarda. Ale widzę, że to był akurat błąd, czyli źle kliknął Milky Cow. Tu przeprasza, ale muła zrzucił. No dobra. Wyszło jak wyszło. Medivac już leci. 68 jednostek zbierających do 48. No chyba nie muszę mówić, że laser ma całkiem przyjemną przewagę. Znacznie większe wydobycie. Chociaż o ulepszenia zadbał trochę słabiej. Bo jeszcze nie robi Evolution Chamber 1-1. No może wyjedzie bez tych ulepszeń. Zobaczymy. O, dobry atak z góry na drony. Piąta baza też będzie powstrzymana. O! Ok, to był dziwny moment na poddanie się, powiem szczerze. Ale może po prostu Milky Cow uznał, że laser... No i słusznie uznał, że laser jest tak mocno do przodu, że już... już go nie dogonię. Już nie marnujmy tego czasu. Tak, laser już nie musiał więcej klikać. Ale dziwny moment, tak. To taki nietypowy na poddanie się. No dobrze. Szybkie 2-0. 2-0 dla Elazera. Niecałe 12 minut trwały obie gry. Za chwilę Mikołaj zmierzy się z Goblinem i to jest już półfinał turnieju Xel'Naga Finest. Doskonale.